Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, witam zimowo, karnawałowo, wciąż jeszcze styczniowo i poświątecznie, tak bardzo mocno poświątecznie, chociaż jeszcze ta atmosfera poświąteczna, jak Państwo widzą, nam towarzyszy. Jeszcze choinki w kościele stoją, jest jeszcze żłóbek, w domu też są różnego rodzaju dekoracje na ulicach. To będzie tak aż do 2 lutego, czyli do początku nowego miesiąca, miesiąca etapu 2022. 2 lutego czy 2 lutego, to właśnie święto Matki Bożej Gromnicznej, czyli to święto, które jest taką granicą, takim progiem, do którego dochodząc możemy jeszcze śpiewać kolędy, tak pozwala na to tradycja, i mogą stać różnego rodzaju dekoracje świąteczne, czy to w kościele, czy w naszych mieszkaniach. A potem już niestety, proszę Państwa, trzeba zrezygnować z tego rodzaju i śpiewów o tytule kolędy, czy dekoracji, i powiedzieć tym właśnie dekoracjom i tym pięknym, wspaniałym kolędom do widzenia za rok. Tak, mam nadzieję, że tak zrobimy, ale o tym też jeszcze w następną niedzielę, bo jak wiem, dzisiejsza niedziela, 23 stycznia, jest to przedostatnia niedziela miesiąca, a jeszcze będzie jedna niedziela, 30 stycznia, a potem dopiero 2 lutego. Kochani, no właśnie, dzisiejsza niedziela to jest to trzecia niedziela zwykła, i ta niedziela została ogłoszona w roku 2020 przez papieża Franciszka jako niedziela Bożego Słowa. Co to oznacza? Oczywiście każda niedziela jest niedzielą Bożego Słowa, bo czytamy Pismo Święte, bo słuchamy kazania, bo wsłuchujemy się w różnego rodzaju teksty liturgiczne, które są przecież oparte na Piśmie Świętym. Ale tutaj właśnie papież chce zwrócić naszą uwagę, żeby to słowo, które słyszymy w kościele, czy które czytamy w domu, biorąc do ręki Pismo Święte, żeby to nie było tylko słowo czytane, żeby to nie była tylko lektura i pogłębianie wiedzy na temat historii zbawienia, ale żeby to było przeżycie, żeby to było uobecnienie, żebyśmy właśnie tym słowem się owszem zachwycali, a poprzez zachwyt tym słowem, żebyśmy się zachwycali samym Bogiem, Jezusem Chrystusem, i żeby ten zachwyt przekładał się na nasze życie, na nasze postępowanie. Taka jest, proszę Państwa, istota i takie jest przesłanie niedzieli Bożego Słowa, czyli właśnie tej dzisiejszej niedzieli. Zechciejmy taką niedzielę przeżyć troszeczkę inaczej i wziąć do ręki Pismo Święte, poczytać to Pismo Święte, Ewangelię, czy coś w tym rodzaju, żeby właśnie podkreślić, że ta niedziela jest taką niedzielą dla nas bardzo ważną. Poza tym, proszę Państwa, jesteśmy w tygodniu ekumenicznym, jest to już 114 tydzień ekumeniczny. Jak wiemy, po raz pierwszy taki tydzień miał miejsce w roku 1908, wtedy właśnie w Stanach Zjednoczonych Watson ogłosił coś takiego, co przeżyliśmy i przeżywamy już po raz 114. Modlimy się o jedność w Kościele Chrystusowym, modlimy się wzajemnie, szukając tego, co nas łączy, a łączy nas, jak to wciąż podkreślam, i Pismo Święte, łączy nas krzyż, łączy nas Chrystus, łączy nas Ewangelia. Bardzo wiele nas łączy, ale bardzo też wiele nas dzieli. Dlatego właśnie te podziały niechaj będą przez nas, że tak powiem, zauważane bardzo łagodnie, żeby to nie była okazja do tego, żeby się wzajemnie kłócić, żeby się wzajemnie obrażać, czy wyklinać się, bo tak też bywało drzewie w historii, ale żeby to właśnie było coś, co nas różni, ale co nas poprzez te różnice ubogaca. Papież Święty Jan Paweł II mówił o tak zwanej jedności w różnorodności, oby właśnie taka jedność nam towarzyszyła w tym właśnie tygodniu, który przeżywamy, który będzie trwał do 25 stycznia. Poza tym, proszę Państwa, rozpoczynamy też dzisiaj, czy w zasadzie jutro, ferie zimowe, tak, młodzieży, dzieciom, nauczycielom, wszystkim życzę, żeby to był czas bezpieczny, pożyteczny, żeby to był czas ten pandemiczny, który przeżyjmy tak, jak będą nam podpowiadały przepisy pandemiczne, żeby je zachowywać, żeby one były dla nas naprawdę bardzo ważne, żeby nie było okazji do tego, żeby je łamać, ale żeby je przestrzegać, bo przecież zależy nam i na naszym zdrowiu, i na naszym życiu, jak też zdrowiu i życiu naszych bliźnich. Oczywiście też warto też pamiętać, że kochani, że pod koniec tygodnia będzie Dzień Babci i Dzień Dziadka. Kłaniam się bardzo nisko wszystkim paniom babciom i panom dziadkom. Serdecznie pozdrawiam. Życzę wszystkiego najlepszego, żeby wasi patronowie, dziadkowie Pana Jezusa, a rodzice Matki Najświętszej, żeby wam towarzyszyli Święta Anna i Święty Joachim. Święty Joachimie i Święta Anno, módlcie się za naszymi babciami i za naszymi dziadkami. Prababciami i pradziadkami także. To jest też bardzo ważne. Wszystkiego jeszcze
jeszcze raz najlepszego. Kochani, gdy będziemy, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród nas, tak jak nam przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami, sługami słowa. Postaram więc ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszej chwili, opisać się po kolei do stoi Teofilu, abyś mógł przekonać się o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w synagogach wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udzielał swoim zwyczajem, swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza, rozwinąwszy ją, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, aby uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze, a oczy wszystkich były utkwione w nim. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa, które słyszeliście, słowa Pisma, Pisma, które właśnie przeczytałem przed chwilą. Kochani, no właśnie na temat Jezusa wypowiedziało się w swoim czasie niebo, to jest mój Syn umiłowany, Go słuchajcie, pasterze, którzy przybyli do żłóbka, trzej królowie, którzy powitali Jezusa, oni wypowiadali się poprzez swoją obecność, wyznali w Niego wiarę, a dzisiaj wypowiada się sam Jezus słowami czy z ustami proroka Izajasza. To właśnie mówi Jezus o sobie, że Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, aby obwoływał rok łaski od Pana. Kochani, właśnie Chrystus mówi, jak słyszeliśmy, że On jest po to, żeby nieść dobrą nowinę, czyli żeby głosić nowinę o zbawieniu, o naszym zbawieniu. Módlmy się do Jezusa Chrystusa, żebyśmy Jego usłyszeli, żebyśmy Jego zobaczyli oczyma wiary i żebyśmy się w Niego wsłuchiwali skutecznie, tak by to właśnie wsłuchiwanie przekładało się na nasze życie doczesne i w swoim czasie na nasze zbawienie. A Niedziela Bożego Słowa niechaj w tym wszystkim nam pomaga, byśmy to słowo przeżyli bardziej dokładnie i z większą wiarą, i z większą dynamiką, i z większą nadzieją, że przeżycie nasze życie przemieni oczywiście w kierunku dobra. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego lepszego na nowy karnawałowy rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.